Wszystkich słuchaczy Radia Widzew gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Michał Czeplarski. Trybuna prasowa. Dzień dobry Państwu. Pora na ostatni łyk kawy przed ważnymi informacjami medialnymi, przed ważnymi informacjami ze świata portali internetowych, mediów społecznościowych, prasy papierowe, tradycyjne. Nie, no tutaj oczywiście żartuję, takiej już chyba nie ma, dogorywa. Oczywiście starsze pokolenia, te nieinternetowe, jeszcze prasą się zajmują, ale kioski ruchu kiedyś, które jak grzyby po deszczu stały na każdym osiedlu, na każdym rogu, zamykają się jeden po drugim, więc no to znak czasów. Oczywiście to jest kwestia tego, w jakich czasach żyjemy po prostu. No, żyjemy w czasach, w których internet wypiera wszystkie dziedziny naszego życia pomalutku. No może nie wszystkie, ale coraz więcej, więc no tak z tym się trzeba po prostu... Z tym się trzeba po prostu pogodzić. Równie dobrze jest, dobrym przykładem jest właśnie nasz magazyn. My tutaj nie kupujemy w kiosku, nie biegamy do kiosku, żeby kupować gazety, tylko wchodzimy na portale internetowe i mamy wszystko jak na dłoni. Mało tego, mamy nawet dostęp do takiej platformy, tutaj trochę prywaty, która się nazywa widzew24.pl, czyli portal mojego autorstwa, w którym tak naprawdę dostajecie wszystkie informacje minuta po minucie, dzień po dniu, 24 godziny na dobę, posegregowane według czasu przybycia ze wszystkich portali, które piszą o Widzewie, więc nawet tutaj nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać, tylko wystarczy wejść na tęże stronę i otrzymać informacje na temat tego, co Widzewie piszą w mediach. Dzisiaj w programie nie ma jakichś spektakularnych, powiedziałbym, tematów, raczej takie rzeczy codzienne, przyziemne. Tym się zajmowali dziennikarze wczoraj i dziś rano. Do tej pory na razie przynajmniej nic takiego się nie pojawiło, ale parę ciekawych rzeczy oczywiście jest. Zaczniemy od futsalu. Wczoraj została ta konferencja prasowa oficjalnie zainaugurowana. Konferencją prasową właśnie ta nowa sekcja Widzewa, która nie będzie włączona pod klub. To jest najważniejsza informacja, tylko będzie podmiotem zewnętrznym ze własnym budżetem, własnym sponsoringiem, własnym, nie wiem, czy zarządem, czy szefem. No ale jest to wszystko tworzone we współpracy z klubem, z ujednoliconym logotypem, czyli będzie to wszystko w ramach jednego herbu, jednej nazwy, tylko odrębny podmiot. Oprócz futsalu jeszcze, jeszcze w temacie futsalu oddamy głos trenerowi tej drużyny, a następnie sprawdzimy, co w stowarzyszeniu RTS Widzew, bo jest nowa postać. Postać się tam pojawiła. Są informacje na temat kappy w sklepie oficjalnym WTM-u. Dużo dzisiaj będzie na antenie, bo i oceny pomeczowe po meczu z Radomiakiem wystawiono. Informacje o Patryku Stępińskim, bardzo przyjemna. Chwilę znowu na stronie oficjalnej oddamy głos Miłoszowi Mleczko. Znów WTM i informacje o tym, że jest planowane stworzenie sieci scoutingu. Na koniec jeszcze raz Widzewia, który zapowiada na najbliższą kolejkę i znów wrócimy na WTM, aby zobaczyć, co słychać u wypożyczonych. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby włączyć linię telefoniczną, bo nie ma tych tematów dzisiaj wiele, nie są one jakoś bardzo złożone i czasochłonne, więc myślę, że gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy do kontaktu 42 233 8019, 42 233 8019. Pod tym numerem telefonu możecie do nas dzwonić, a pisać możecie na Facebooku, na Twitterze hashtag Trybuna Prasowa albo bezpośrednio pod profilem radia. No więc co, zaczynamy Trybunę Prasową numer 5 w tym tygodniu. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Zaczniemy tę trybunę prasową właśnie od jeszcze raz powtórzenia informacji o nowej sekcji futsalowej, gdzie mamy artykuł na ten temat z godziny 11. Wczorajsze wydanie trybuny prasowej było dość specyficzne, bo
tuż po godzinie przenieśliśmy się do sali konferencyjnej Widzewa właśnie, aby posłuchać na temat futsalu, a później wróciliśmy jeszcze z dokończeniem trybuny i trochę o tym już mówiłem, ale później jeszcze pojawił się taki artykuł, który już mi się nie załapał do programu, gdzie mamy podkreślone raz, dwa, trzy akapity ludzi, którzy będą tworzyć tę sekcję. Najpierw pani Martyna Pajączek, a propos, cytując panią prezes, to w skondensowanej dawce, w skondensowanej formie, jej wypowiedź na temat futsalu. Wielosekcyjność jest mocno wpisana w historię Widzewa, o czym przypominamy od początku roku jubileuszowego. Sekcje powinny być ważnym elementem widzewskiego środowiska, spoiwem tej społeczności i ludzi o różnych zainteresowaniach. Dlatego po uruchomieniu dwóch zupełnie nowych sekcji, e-sportu i amfutbolu, które cieszą się dużą popularnością wśród kibiców i dziennikarzy, no tak, bardzo się cieszą, bo e-sport to po prostu, wszyscy znają skład e-sportu na pamięć, zdecydowanie dziennikarze tak samo pewnie, tam się jedyny kto co o tym pisze to Kuba Dyktyński w stronie oficjalnej, no i WTM tam czasem coś napisze, jak coś się dzieje i nikt więcej, żaden dziennik łódzki, żadna Gazeta Wyborcza, żaden Ekspres, żadne Weszło, żadne nie wiem co tam jeszcze można wymienić z tych mediów, nikt nie pisze o e-sporcie, Widzewiak nie pisze o sporcie, nie pisze o e-sporcie, tu Łódź nie pisze o e-sporcie, łączy nas pasja, Interia, Wirtualna Polska, Onet, Przegląd Sportowy, mógłbym tak wymieniać, nikt nie pisze o e-sporcie w Widzewie. No ale zdaniem pani prezes to cieszy się z ogromną, dużą popularnością wśród kibiców i dziennikarzy. No okej. Okay. Zdecydowaliśmy się stworzyć własną drużynę futsalu. Jest to dyscyplina sportu, którą kibice chętnie oglądają, szybka, widowiskowa, a przede wszystkim wywodzi się bezpośrednio od najważniejszej dla nas piłki nożnej. Tak powiedziała pani prezes Martyna Pajączek. No trochę to się dziwnie czyta, że stworzyliśmy własną drużynę, skoro to nie będzie drużyna nasza, to będzie tylko drużyna występująca z herbem Widzewa, ale będzie miała swoich koordynatorów, swój własny odrębny budżet, swój własny podmiot prawny i tak dalej. To nie będzie Widzew pod względem formalnym, tylko z nazwy Widzew, ale tak naprawdę zupełnie inne ciało, więc tak trochę to brzmi jakby tutaj sobie przypisujemy, ale radźcie sobie sami, to znaczy wy możecie grać, udajemy, że jesteście nami, ale płaccie za swoje rachunki sami, no to tak mniej więcej to wygląda, ale to lepsze to oczywiście niż mielibyśmy to jeszcze finansować, chociaż mamy rozkopane, niedokończone 100 milionów tematów innych klubie z własnej spółce, to jeszcze mielibyśmy się zajmować kolejną, na szczęście są od tego koordynatorzy, więc nie będzie to absorbować pani prezes, która ma nadzieję i ma nadzieję na to, że powinno się wydarzyć, że w październiku program lojalnościowy, jeszcze jakieś elementy jubileuszowe, m.in. muzeum, które pani prezes planowała od początku, tylko że robiło to wszystko stowarzyszenie. I trzecia rzecz, to jeszcze pani prezes ma nadzieję, że w jakąś tam formie uda się raport finansowy kibicom przedstawić, ale trwa omówienie w jakiej. Ciekawe, jak długo potrwa jeszcze. Będziemy oczywiście to pytać o to za jakiś czas znów. Natomiast mamy jeszcze wypowiedź Przemysława Olczaka, czyli koordynatora widzewskiej drużyny futsalu. To dla nas wielki zaszczyt. Dzięki stworzeniu futsalowej drużyny Widzewa możemy spełniać nasze marzenia, czyli rozwijać się w naszej społeczności pod szyldem Widzewa, którego kibicami jesteśmy od lat. Stoi przed nami wielkie wyzwanie, ale to, że tu jesteśmy, znaczy też, że doceniona i pozytywnie oceniona została nasza dotychczasowa praca. Wierzę, że to początek wspaniałej przygody, która przyniesie wiele radości również kibicom Widzewa. Tyle powiedział właśnie pan Przemysław Olczak. I jest jeszcze trener tej drużyny, Marcin Stanisławski, któremu za chwilę też oddamy głos. Czeka nas trudny czas i dużo pracy, ale jestem dobrej myśli, bo pracuję z ludźmi pełnymi pasji w wyjątkowym widzewskim środowisku. Pierwszy rok na pewno nie będzie łatwy, ale bierzemy się do roboty pełni optymizmu. Chciałbym, abyśmy jak najszybciej stworzyli mocną strukturę kadrową, a z drugiej strony zależy mi na tym, żeby drzwi do tego zespołu były otwarte dla każdego zawodnika z potencjałem do gry w futsal. Czyli jak macie umiejętności, ochotę, to się zgłoście na jakieś takie testy, nabór. Kto wie, może jak się okaże, że potraficie w to grać, to będziecie piłkarzem Widzewa. I to mówię całkiem serio. Jako sekcja chcemy, aby charakteryzowała nas pokora, szczerość i otwartość. O, no to chciałbym, żeby też i zarząd Widzewa charakteryzowały te trzy rzeczy. Pokora, szczerość i otwartość. Na razie chyba nie ma żadnej z tych trzech rzeczy. No może ta pokora delikatnie się pojawia przed tym sezonem, bo się boimy trochę, że pierwsza liga mocna. Jako zespół wiara, pasja i jakość sportowa. No tutaj chyba też byśmy chcieli, życzyli sobie, żeby piłkarze pierwszej drużyny mieli w sobie dużo wiary, mieli w sobie dużo pasji i sportowej jakości. Też chyba brakuje wszystkich trzech. Wierzę, że naszym wielkim atutem będzie trening, o który zadba odpowiednio dobrany sztab szkoleniowy.
powiedział trener Marcin Stanisławski. No i z tym, co zgodnie z tymi moimi przypuszczeniami, z tym, co przypuszczałem, osobą łączącą sekcję z klubem jest Dawid Lambrecht, który jest członkiem wspierającym w stowarzyszeniu Malwę, a także członkiem stowarzyszenia RTS Widzew Łódź. Czyli to prawdopodobnie dalej będzie stowarzyszenie Malwę, tylko nazywać się będzie drużyna grająca w rozgrywkach pierwszej ligi futsalu. Nazywać się będzie Widzew Futsal po prostu. Pierwszy mecz już w weekend 19-20 września. Rywalem Łodzian będzie KS Gniezno, a więc do Gniezna jedziemy albo podejmujemy Gnieznian w Łodzi. No i to tyle, jeśli chodzi o ten artykuł. Jeszcze wróćmy do słów Marcina Stanisławskiego. Jesteśmy na etapie budowy, to akurat spisał Widzew to my, jesteśmy na etapie budowy zespołu, który wystartuje w pierwszej lidze, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym. Będziemy mieli Widzew na drugim poziomie rozgrywkowym w piłce, w futsalu i w koszykówce. Też to słusznie podkreślała pani prezes na konferencji, że tak się to wszystko złożyło. Dla mnie to również dość nowa sytuacja, bo zawsze funkcjonowałem na najwyższym szczeblu. Chciałbym, aby projekt, który wspólnie tworzymy, miał swój finał w ekstraklasie. To jednak proces i do tego potrzeba czasu. Futsal nie jest taką samą dyscypliną sportu jak piłka nożna, chociaż jest z nią mocno skorelowany. Chcemy się rozwijać, ale nie chcemy drogi na skróty, czyli sprowadzenia tabunu ukształtowanych i drogich zawodników, którzy od razu dadzą nam wyniki, no jak pani prezes w zeszłym roku chciała. Chcemy, żeby drzwi do naszej sekcji były otwarte dla każdego zawodnika przejawiającego odpowiednie predyspozycje. Jeszcze dwa akapity. Trenujemy i sprawdzamy wielu zawodników, którzy mogliby stanowić o sile naszego zespołu. Potrzebujemy jednak przede wszystkim czasu, więc nie będziemy rzucać górnolotnymi hasłami o awansie czy medalach Mistrzostw Polski. Chcemy, aby ten sport był przede wszystkim dobrze odbierany przez kibiców. Gra była miła dla oka, a każdy chciał się z nami identyfikować. No jak sprowadzicie tylko tych chętnych, a nie jakichś dobrych graczy i będziecie dostawać w czapkę tydzień w tydzień, no to myślę, że chętnych będzie niewielu. Ale chciałbym się mylić. Natomiast życzę Wam oczywiście powodzenia, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jeśli postawimy na czas, na budowę i tak dalej, no kibice widzę Was są niecierpliwi bardzo, więc... ale sam jestem ciekaw, jak tu podejdą, bo takiej sekcji nigdy Widzewie nie było. Jeszcze jeden akapit. Sekcję tworzą ludzie z ogromną pasją. Ja jestem w tym sporcie od 20 lat, zakochałem się w nim i to właśnie tutaj się odnalazłem. To jest dobra droga dla graczy, którzy uznali, że na trawie nie osiągną już niczego szczególnego, a chcieliby sprawdzić się w futsalu. Tak jak mówiłem, potrzebujemy czasu, ale nie zapominamy o tym, gdzie jesteśmy. Będziemy ciężko pracować na swoją opinię. Ja zrobię wszystko, żeby futsal dobrze się kojarzył kibicom. No więc trzymam kciuki. Jest jeszcze jedna wypowiedź. Zaczynamy ligę w weekend 19-20 września, więc tak naprawdę zostało nam 2,5 tygodnia do pierwszego meczu z zespołem z Gniezna. Rozgrywki potrwają do końca kwietnia, a w stawce będzie 14 drużyn, z których jedna awansuje do ekstraklasy, a 6 spadnie. No to jest jeszcze druga liga w takim razie się okazuje. Trzeci poziom rozgrywkowy. Mamy więc o co walczyć i cały czas będziemy musieli mieć oczy dookoła głowy. Na razie koncentrujemy się jednak na sobie. Chcemy stworzyć struktury kadrowe, a potem określimy sobie jakieś poważniejsze cele. No, od tego trzeba zacząć. Najpierw budujemy fundamenty, potem stawiamy ściany, okna, dach, a dopiero później meblujemy. Natomiast nie zawsze tak ludzie do tego podchodzą. Nie zawsze ktoś chce stworzyć struktury, nawet jak to taki cel przed nim postawiony. Także trzymamy kciuki i myślę, że jak się skończy liga w grudniu, do kwietnia, do marca będzie przerwa, no to wtedy będzie duże zainteresowanie futsalem i mogą na tym cierpieć trochę koszykarki. Chyba, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i tak ustawi terminarz, że będziemy mieli praktycznie tydzień w tydzień mecz albo koszykarek, albo futsalu i tak na zmianę. Jak koszykarki będą grały na wyjeździe, to futsalowcy, widzewscy u siebie i na odwrót. I to byłoby bardzo fajne, bo wtedy kibice mogliby cały rok praktycznie być ze swoją drużyną i po prostu z Widzewem być. Jak nie z koszykarkami, to z futsalowcami. No a potem oczywiście wszystko i tak przykryje piłka na zielonym boisku, więc to jest normalne, naturalna rzecz. Wracam do strony oficjalnej. Nowa twarz w stowarzyszeniu RTS Widzew Łódź pojawiła się. W trakcie obrad walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia Widzew Łódź w jego szeregi przyjęto Sławomira Kowalczyka, eksperta w dziedzinie m.in. analiz metod ilościowych i inwestycji giełdowych. Trochę szkoda, że o tym nie mówił pan Pietrasik, który opowiadał o walnym. Jakoś tak to może zapomniał, może mu ta informacja uciekła, ale klub tę lukę wypełnił i mamy taką informację. 40-letni Sławomir Kowalczyk to współwłaściciel i członek zarządu firmy Sky Quant,
która specjalizuje się w handlu wysokich częstotliwości, czyli specyficznym sektorze inwestowania giełdowego, polegającym na zawieraniu wielu transakcji w krótkim czasie w oparciu o przygotowane przez firmę algorytmy. No, bardzo skomplikowana sprawa. Handel wysokich częstotliwości to jest zupełnie dla mnie czarna masa, czarna wiedza, czarna magia. Wcześniej absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku informatyka i ekonometria. Był m.in. udziałowcem doskonale znanej w piłkarskim świecie firmy StatsCore, która jest partnerem Fortuna pierwszej ligi w zakresie dostarczenia danych statystycznych. No więc człowiek, no fachowiec widać w dziedzinie liczb, ekonomii i też piłki, i też policzalności w piłce, tak bym to określił. Jest nawet jego wypowiedź: jestem kibicem Widzewa od roku 1989. Od tamtego czasu praktycznie sezon w sezon chodzę na jego mecze. Chciałbym pomóc stowarzyszeniu swoją wiedzą i umiejętnościami, przyjrzeć się strukturze właścicielskiej klubu, spróbować wykorzystać posiadane doświadczenie i zdolności analityczne z pożytkiem dla Widzewa. Bardzo fajnie, trzymamy kciuki. Widać, że to jest człowiek nieprzypadkowy, nie jakiś tam dealer samochodowy, który tam wszedł do tego stowarzyszenia, tak naprawdę guzik się nim interesuje i on o piłce nie wie nic. Wie o tym, jak sprzedawać samochody, a nie zarządzać klubem piłkarskim, więc taka twarz na pewno się przyda. Z drugiej strony jest to 22. postać teraz w stowarzyszeniu, no chyba, że czymś nie wiemy. Za chwilę będzie komunikat, że jeszcze kogoś pożegnano albo przyjęto, ale na razie mamy z tych informacji, które posiadamy, z tej wiedzy wynika, że mamy 22 członków stowarzyszenia, więc możliwy będzie remis w przypadku jakichś sporów, albo może nie sporów, ale dyskusji, głosowania, to może paść remis. A przy nieparzystej remisy nigdy nie będzie. Znowu wracamy, tak będziemy skakać, przeskakujemy na portal Widzew to my. Otóż koszulki kappy pojawiły się w sklepie, o tym już mówiliśmy w programie Dzień Dobry Widzewie, ale oddajmy WTM-owi co WTM-owe, skoro dziennikarze o tym piszą, to my to poruszamy. W zeszłym tygodniu klub oficjalnie zaprezentował koszulki. Piłkarze zaprezentowali grając w nich. Będą występować w rundzie jesiennej, bo nie było prezentacji, żeby nie było, chyba że filmy. No to tak, no to film to był, owszem. I bardzo, bardzo fajny zresztą. Od dzisiaj można je kupować w oficjalnym sklepie. Wczoraj pisał portal WTM. Na razie trykoty widzewiaków można nabywać w 4 kolorach. Czerwonym i białym, to dla zawodników z pola, a także niebieskim i czarnym dla bramkarzy. Na dniach dostępna będzie też wersja żółta. Oferta zostanie też uzupełniana o inne produkty kappy. Już teraz dostępne są polówki czy bluzy. No już mówiłem, polówki, bluzy bardzo mi się podobają. Krój, kolor ten czerwony jest bardzo ładnie dobrany. To logo kappy na bokach nie przeszkadza, tylko ten herb jest coś tak za wysoko. Nie? W ogóle jakie jest wasze zdanie? Może jestem jakiś przywrażliwiony, ale wydaje mi się, że ten herb powinien być trochę bardziej na sercu, trochę niżej. Tak się zawsze stosowało. Może moda się zmienia. No i martwi mnie poza ceną, no ale to akurat produkt wysokiej jakości, więc ta cena jest adekwatna do produktu, ale martwi mnie, że jest trochę slim fit i to nie każdy będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania. Od dłuższego czasu kibice zastanawiali się nad cenami nowych koszulek i tu pozytywna niespodzianka, stroje kosztują 169 zł, a z dodatkową personalizacją 199, o tym nie mówiliśmy. Za 3 dychy, jeśli ktoś by chciał, to 200 płaci bez złotówki i dostaje koszulkę z własnym numerem i nazwiskiem, tylko do 7 dni roboczych trzeba poczekać na ten, chciałoby się powiedzieć, grawer, na to wypełnienie swoim tekstem i numerem. Jeśli ktoś by sobie życzył gładką z tyłu na plecach, to taką może kupić od ręki. A więc niewiele więcej od kompletów Jomy. Co ważne, w sprzedaży są nie repliki, a dokładnie te same trykoty, w jakich podopieczni Enkelejda dobiegają grają w pierwszej lidze. No przypomnijmy, to są te trykoty sprzed 2 lat, tanie, katalogowe, które gołe można kupić bez brandingu widzewskiego za niecałe 100 zł i dlatego tak tanie są te koszulki w sklepie, bo jeżeli pojawią się już te docelowe Gara Combat w przyszłym roku wiosną, to i cena ich zdrożeje, więc można powiedzieć, śpieszcie się kupować koszulki, tak szybko drożeją, więc jeśli chcecie mieć koszulkę Widzewa meczową kappy, to proponuję, i to jeszcze w dodatku tą taką jubileuszową, tak na 110-lecie z tym wzornictwem, to proponuję i śpieszyć się, bo wiosną będziemy mieli już drogo. I już nie koszulkę na 110-lecie, ale z drugiej strony dedykowaną Widzewowi, a nie jakąś tam z katalogu sprzed 2 lat, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. W imieniu WTM zapraszamy na stronę internetową oficjalnego sklepu z pamiątkami, tam jest nawet link, więc
możecie sobie kliknąć, a ja sobie nawet kliknę, zobaczymy co tam widzimy na tej stronie. Jest już piękny branding strony, bardzo duży taki slider, zestaw meczowy z koszulkami kappy, więc praca taka designerska wykonana właściwie. Jest kappa, a nie joma, więc no trudno, żeby było inaczej. Jest koszulka męska i koszulka damska nawet zaprezentowana. Nowości, jest ta bluza, 119 zł, to w sumie nie aż tak bardzo drogo, wydaje mi się. Nie jest jakaś super, super górna, ale na katalog jest tymczasowo niedostępny, jak się w nią kliknie. Więc chyba jednak nie jest dostępna jeszcze ta bluza. No niestety, wyskakuje nam informacja, że zwrot na katalog jest tymczasowo niedostępny. No może się wyprzedały te bluzy. Polówka kosztuje też 119, czyli jest w tej samej cenie co bluza, to trochę zaskakuje. No ale cały czas gdzieś ten herb to jest taki, że kołnierzyk z tego polówki no, kawałek herbu zasłania. No ja nie rozumiem, co to za moda teraz z tą bluzą. Aha, przepraszam, bo to jest bluza Kappa Parme Kids, ona kosztuje 119, a jest jeszcze bluza Kappa Parme, kosztuje 139 zł, kliknę w nią, ale też katalog jest tymczasowo niedostępny, także też jej nie kupimy na ten moment przez sklep internetowy. A polówka Kappa Clades, chyba się wymawia, klikam w nią, żeby zobaczyć z bliska, katalog jest tymczasowo niedostępny, więc polówki też nie kupicie w sklepie oficjalnym, bo jest niedostępna. Koszulka meczowa Kappa czarna, Konrad Reszka dumnie ją prezentuje, zobaczmy z bliska, też katalog jest tymczasowo niedostępny, a więc też nie kupimy tej koszulki, przynajmniej nie można przejść w nią bezpośrednio ze strony sklepu. Zobaczmy te czerwone, czyli najbardziej widzewskie. Marcin Robak ją prezentuje. Też jest katalog tymczasowo niedostępny. Aha, no to jeszcze zobaczmy białą Daniela Tanżyny. Może ją można kupić. Też niestety katalog jest tymczasowo niedostępny. No to jeszcze zostaje nam koszulka niebieska. Nie wiem przez kogo prezentowana, bo nie widać twarzy, chyba przez jakiegoś kibica. No to może ta niebieska jest dostępna do kupienia. Niestety, katalog jest tymczasowo niedostępny. Także niestety, nic z kappy kupić przez stronę internetową nie można. Po kliknięciu w jakikolwiek produkt, ale można kupić książka Wierni Piotra Sowińskiego. Jak w nią klikniecie, to też katalog jest tymczasowo niedostępny. Aha, czyli też nie można kupić. No to nie wiem, czy coś można kupić. Dajcie znać, czy coś można kupić przez sklep oficjalny, czy to u mnie jakiś błąd w przeglądarce, bo każdy produkt, w który klikam, jest informacja, że katalog jest niedostępny. Także, no, pozostawię bez komentarza, bo to może błąd u mnie. Zostajemy na Widzew. To my, oceny Widzewiaków po meczu z Radomiakiem pojawiły się. Dawid je wystosował, więc nowy nabytek WTM. No i tak nie będziemy się tu zagłębiać specjalnie, a przejedziemy. Wojciech, tutaj przypominam, metodologia zupełnie inna niż w innych portalach, bo skala 1-10, wyjściowa nota 6, przypomnę, nowy sezon, to można, przypomnę, jak to wygląda. Zawodnik startuje z 6, no bo nie może startować z 0, jeszcze niczego nie zawalił, no więc musi wystartować z notą pośrednią. Startuje z 6 i za każde dobre zagranie, oczywiście nie tam podanie na 2 metry do kolegi, tylko za naprawdę ważne zadanie, ważne zagranie otrzymuje plusa, a za naprawdę bardzo ważne, istotne, asystę, bramkę strzeloną, zapobiegnięcie utraty bramki, coś arcyważnego, dostaje dużego plusa, który jest liczony jako 1 punkt, mały plus jest liczony jako pół punktu. Można też w ten sposób to stosować. I analogicznie po złym zagraniu, ale nie jakimś super ważnym, odejmowany jest ten pół punktu, czyli jest stawiany minus mały, a naprawdę za bardzo duże potknięcie, jak na przykład Łukasza Kosakiewicza przy utracie 2 z 4 bramek, czy Wojtka Pawłowskiego przy utracie 3 z 4 bramek, gdzie on zawalił przy 3, no to są duże minusy, duże punkty są odejmowane Wojtkowi, czyli no i potem na końcu są zliczane te punkty od 6 osoby, dodawane, odejmowane i tak powstaje nota końcowa. Najbardziej sprawiedliwe, najbardziej rzetelne ocenianie postawy zawodników. Wojciech Pawłowski otrzymał 3, czyli zaczął od 6, 3 duże minusy, na 5, na 4 i na 3 zszedł, dostał małego plusa pewnie za jedną z interwencji, gdy bronił strzał chyba Kozaka, taki w długi róg, gdzieś tam coś jeszcze musiał małego zawalić, więc ostatecznie na 3 się skończyło. Kosakiewicz 3,5, a więc niewiele lepiej, Rudol 4, Tanżyna 4,5, Petar Mikulicz 3, Michael Amejo 6,5,
No, to się tutaj, bo ja tych ocen nie wystawiam. Ja bym się nie zgodził, że Łukasz Kosakiewicz otrzymuje wyższą notę niż Petar Mikulić, ale nie oglądałem meczu takiego pod analizę z plusami, minusami, więc nie będę krytykował. Na oko tylko, inaczej mi się wydawało, ale ufam, że ktoś tę metodologię zastosował, przeprowadził ten trud obejrzenia meczu, z wypisania, więc wierzę. Michaela Mayał 6,5 i to jest najwyższa ocena spośród piłkarzy, nie, przepraszam, prawie najwyższa. Jest jeszcze Mateusz Morzyń z 6, Bartłomiej Poczobut 5,5, Henryk Oyama też 6. Natomiast w Merwej Fundambu piłkarz meczu 7, więc to jest najwyższa ocena w drużynie. Marcin Robak również ocena 6,5, a więc najlepszy Fundambu, na miejscu drugim Robak i to się zgadza z indeksami w Instacie, a potem jeszcze Michael Amejo 6,5, egzekwo z Robakiem, co ciekawe, w Instacie Michael Amejo był najsłabszym piłkarzem Widzewa, czy jednym z najsłabszych w 11, co mnie bardzo zaskoczyło, no ale liczby pokazały, że nie miał zbyt dobrych liczb Michael, ale jednak wrażenie wywarł inne, więc widać, że czasami nasze spojrzenie, a to co pokazuje nam statystyka Instata, to dwie różne rzeczy. Z rezerwowych nie zachwycił nikt, Czubak 5,5, Kun 5, Michalski 5,5, Mucha 5. A więc tak, co drugie, podzieli się piątkami i 5,5. Najsłabszy w drużynie Kosak, Pawłowski i Mikulić, chwilę nad nimi, kawałek dosłownie, minimalnie Kosakiewicz, Rudol i Tanżyna też bez szału, natomiast no, pozostali tak przeciętnie, bardzo przeciętnie. Tak wynika z tych ocen. No i co? No i to tyle, jeśli chodzi o te pomeczowe oceny. Jeszcze mamy informację znów WTM. Stępiński zgłoszony do rozgrywek. Kadra Widzewa Łódź w systemie Extranet. Powiększyła się kolejne nazwisko. Dzisiaj do rozgrywek pierwszej ligi i Pucharu Polski zgłoszony został najnowszy nabytek biało-czerwonych oczywiście. Patryk Stępiński już myślał o meczu reprezentacji dzisiejszym. Prawy obrońca będzie mógł więc być brany pod uwagę przy wyborze składu na najbliższy mecz ligowy z Chrobrym Głogów. I kadra w systemie Extranet w tej chwili wygląda tak. Miłosz Mleczko, Wojciech Pawłowski, Konrad Reszka to bramkarze. Obrońcy alfabetycznie oczywiście. Filip Becht, Michał Grudniewski, Łukasz Kosakiewicz, Petar Mikulić, Krystian Nowak, Marcel Pięczek, Sebastian Rudol, Patryk Stępiński i Daniel Tanżyna. Pomocników mamy następujących. Michael Amejo, Merwej Fundambu, Marcel Gąsior, Konrad Gutowski, Dominik Kun, Daniel Mąka, Mateusz Michalski, Mateusz Możdżeń, Patryk Mucha, Henryk Oyama, Bartłomiej Poczobut, Robert Prochownik i Damian Skrzyczkowski oraz czwórka napastników, chodzi o piłkarzy zgłoszonych do gry. Karol Czubak, Przemysław Kita, Jakub Kmita oraz Marcin Robak. Piłkarzy łącznie 28, więc kadra trochę za szeroka, bo miała liczyć około 24 nazwisk. Więc ja bym z tej grona jeszcze tak wykreślił Konrada Reszkę, który będzie grał w rezerwach, a więc mamy 27 nazwisk. Wykreśliłbym Marcela Pięczka, który ma zostać wypożyczony, więc robi nam się 26. Wykreśliłbym Marcela Gąsiora, który też nie będzie przewidziany do gry w pierwszym zespole. To jest 25. Tak, dobrze liczę? 3 odejmujemy, 25. Odjąłbym jeszcze Damiana Skrzeczkowskiego, robi nam się 24. I odjąłbym Jakuba Kmitę, robi nam się 23. A bez Przemysława Kity nawet 22, a więc ktoś, kto twierdzi, że kadra widzowa jest bardzo szeroka i rozbudowana, no to chyba nie umie liczyć, bo 22 piłkarzy będzie w tej kadrze, nie licząc Przemysława Kity, który no, wciąż jest niegotowy do gry i nie wiadomo kiedy będzie, a jeśli już będzie, to będzie 23 piłkarzy, a więc i tak jednego mniej niż chciał trener Dobi. No bo Jakub Kmita, Damian Skrzyczkowski, Konrad Reszka są przewidziane do gry w rezerwach. Gąsior też, chyba że rozwiąże kontrakt. A Pięczek ma trafić na wypożyczenie, więc robi nam się 23-22 nazwiska, jakoś tak mniej więcej, w zależności od tego, kiedy Kita będzie dostępny. Więc to tyle, jeśli chodzi o kwestię tego, Tak to po prostu wygląda. Jest nawet komentarz no name na WTM. Niby 29 piłkarzy, lecz Reszka raczej, no jak 29, 28. Chyba że ktoś na WTM źle policzył, bo jest napisane w informacji, że jest obecnie 28 nazwisk. Policzmy. 3 bramkarzy, 4 Becht, 5 Grudniewski, 6 Kosakiewicz, 7 Mikulicz, 8 Nowak, 9 Pięczek, 10 Rudol, Stępiński 11, Tarzyna 12, Amejo 13, Fundambu 14, Gąsior 15, Konrad Gutowski 16, Kun 17, Mąka 18, Michalski 19, Mążyń 20, Mucha 21, Oyama 22, Poczobut 23, Prochownik 24, Skrzyczkowski 25, Czubak 26, Kita 27,
Kmita 28, Robak 29, a więc błąd na WTM-ie. Nie jest 28, tylko 29 piłkarzy zgłoszonych do rozgrywek. No więc ja muszę też o jeden podnieść, a więc z Kito mamy 24, bez Kity 23 piłkarzy dostępnych. A więc wcale nie tak dużo, jak niektórzy twierdzą. No i tutaj też komentarz podobny. Niby 29 piłkarzy, lecz reszka raczej rezerwy, Kmita i Skrzyczkowski to samo, a Pięczka mają wypożyczyć, to zostaje 25, to nie tak źle. Zobaczymy, co dalej nasi włodarze wymyślą. No i to jeszcze mówię, Gąsior z tej drużyny odejdzie. Jak Dobi nie zmusi ich a nie ma Kity jeszcze na początku. Jak Dobi nie zmusi ich dodawania z siebie 100% na treningach, to awansu raczej nie będzie. Trzeba już myśleć o wzmocnieniach na wiosnę. Do tego przydałby się scouting i szkolenie młodzieży. Szkoda, że derby są tak szybko, niestety. Mąkę można krytykować, ale na ten mecz się zmobilizuje. To jest taki boiskowy cwaniak. Wie, kiedy się pokazać, żeby później mieć lekki sezon. To jak pracownik, który się przekłada, gdy szef uważnie patrzy. Jeszcze Robak się zmobilizuje, ale on dlatego, że jest profesjonalistą i z krwi i kości. Profesjonalistą z krwi i kości, o resztę się boję. No i potem oczywiście rozgorza dyskusja, jaki awans, o czym ty mówisz i tak dalej, więc są o to pytania. Nie będziemy oczywiście tutaj komentarzy cytować w trybunie prasowej, bo nie o to nam chodzi. Połowa programu za nami, tych artykułów zostało nam 4, więc dzisiaj wyjątkowo szybko to wszystko idzie. Ja zaglądam w takim razie na Twittera, czy coś dorzucacie, jakąś swoją cegiełkę do dzisiejszego programu. A widzę, że są jakieś tweety, więc już przewijam łaskawie. Co my tutaj mamy? Daniel Bajka. Aha, to jeszcze informacja o tym, że raport był za 2.18, tak? Więc dzięki jeszcze raz za to. Za tą podpowiedź. Tu mam jeszcze informację, że było sprawozdanie finansowe za rok 2000. Aha, dobra, w sierpniu było za 2019, ale to, bo tutaj podesłał mi link teraz Tomion, ale to nie chodziło o to sprawozdanie. Chodziło o takie sprawozdanie, jakie tutaj pokazał nam do niego jego zdjęcie, czy screen z telefonu kolega Daniel Bajka, słuchacz Daniel Bajka. Chodziło o sprawozdanie, raport dotyczący sprawozdania finansowego Widzew Łódź SA za rok 2018. I takie coś chcielibyśmy zobaczyć też za rok 2019, a najlepiej za sezon 19-20, żeby wreszcie przejść na ten sezonowe raportowanie, a nie roczne. Więc Tomion, mówimy o czymś innym jeszcze. Ja mówię o takim raporcie w PDF-ie, gdzie jest wszystko dokładnie przez klub wyszczególnione, a nie suche liczby w KRS-ie, bo o tym to doskonale wiemy. Jeszcze to wielokrotnie na antenie radia analizowaliśmy ten raport, który wklejasz. Widzę w kom podaje, o, nowa wiadomość, nowy artykuł, to mi uciekło. Bo przespałem w trakcie programu. Widzę 24 mnie teraz informował, chociaż nawet nie on, chociaż on też. Sparring z Radomiakiem zamknięty dla publiczności. Czytamy w sobotę 5 września, czyli jutro, z uwagi na przełożenie zaplanowanego, aha, to wiemy, widzę, w rozegra spotkanie towarzyskie z Rakowem Częstochowa. Klub Raków jako gospodarz meczu po uzgodnieniu ze sztabem szkoleniowym Widzewa podjął decyzję o zamknięciu sobotniego sparingu dla widzów i przedstawicieli mediów. Decyzja taka podyktowana została względami bezpieczeństwa i sanitarnymi. Mecz nie będzie też transmitowany telewizyjnie. Widzew przeprowadzi jednak relację radiową na żywo, która będzie dostępna na falach Widzew FM. Czyli co, Widzew może, a my nie możemy? No ja, o co tu chodzi? Więc trochę dziwne to wszystko jest. O szczegółach poinformujemy w dniu meczu. Spotkanie relacjonowane będzie również za pośrednictwem kanałów klubowych w mediach społecznościowych. No to nic innego nie pozostaje, jak za moment dzwonić do Częstochowy i zapytać się, czemu jedni mogą, a drudzy nie mogą. No bo o co tutaj chodzi? Więc spokojnie, jeszcze poczekajmy z tym zamknięciem dla mediów, bo ja nie rozumiem, dlaczego media klubowe mogą być, a media nieklubowe nie mogą być. No przecież czy my jesteśmy w czymś gorsi od nich? Nie uważamy się za lepszych, ale za gorszych też się nie uważamy. No, dopytamy, dlaczego niebezpieczeństwo nasze media mogłyby stworzyć albo mogłyby być dla kogoś zagrożeniem, więc pytamy. Może chodzi o względy bezpieczeństwa, może chodzi o to, że muszą to być osoby, które mogą w tak zwanej strefie zero przebywać. Będę o to dopytywał. Piotr Drzewiecki pisze jeszcze, cześć Maćku, jaką masz wiedzę, czy masz wiedzę, jakim bramkarzem jest Mleczko? No właśnie, nie mam wiedzy, poza taką teoretyczną, którą gdzieś można znaleźć w internetach, bo opcja na bramce z młodzieżowcem mogłaby nam sporo dać, pytanie tylko, czy sobie poradzi. No mogłaby nam rzeczywiście sporo dać, no bo nam otwiera potem już pole manewru całkowicie, swobodnie możemy tę dziesiątkę z pola ustawiać, tak jak nie patrząc na metrykę, ale no nie wiem, jakim bramkarzem jest Miłosz Mleczko, niestety tego nie wiem, no i liczę, że od tego jest trener Jabłoński, trener Dobi,
robi, żeby ustalili, czy jest ten moment, w którym Mleczko może wskoczyć do bramki kosztem Wojtka Pawłowskiego. Ja niestety nie mam wiedzy na ten temat, więc nie będę wymyślał, ale po tym, co zobaczyłem w wykonaniu Wojtka w Pruszkowie, no to no nie wiem, jak słaby musiałby być Miłosz, żeby nie zagrać lepiej. Natomiast to jest jeden mecz, tak? No mogłoby po prostu Wojtkowi coś nie wyjść i tyle. No tak czasem bywa. Zizu pyta, co z tymi transferami do i z? No na razie się nic nie dzieje. Na razie kadra jest jaka jest i na upartego, jakby się tak zakończyły ruchy transferowe, no to tak zostanie, tak? No, nie wiem, czy trwają jeszcze rozmowy z Czalusiciem. Dwa dni temu słyszałem, że jeszcze temat nie jest zamknięty, ale jest bardzo, bardzo trudny. Są przymiarki do stoperów z zagranicy, Greka i chyba Serba. Jest przymiarka do Polaka, młodzieżowca na prawą obronę, ale to by się wiązało z wypożyczeniem znowuż kogoś z lewej strony obrony, więc też nie jest prosta sprawa. No generalnie najważniejsze rzeczy są zrobione. Przyszedł bramkarz, stoper, mówię tutaj o Grudniewskim, prawy obrońca, czyli Stępiński, więc temat kadry, gdyby nawet wszystko miało już się nic nie... gdyby już się nic miało nie wydarzyć, to temat jest, że tak powiem, zaopiekowana jest ta kadra, jest skompletowana, natomiast zobaczymy, czy coś się jeszcze wydarzy. Zobaczymy, bo okienko jest jeszcze przez miesiąc, więc wszystko jest w każdej chwili możliwe. Skazany na Widzew pisze, wczoraj w sklepie mówili, że 14 dni trzeba czekać na personalizację białych koszulek. Około godziny 14 nie było w sprzedaży. No nie wiem, gdzieś czytałem, że 7 dni w którymś komunikacie, tak była informacja podana, że tydzień trzeba będzie czekać, że tydzień będzie trwała personalizacja. Teraz słyszę, że 14 dni, czyli 2 tygodnie. No, dziwna sprawa, żeby 2 tygodnie czekać, no to jest trochę długo. Ale nie wiem, na ile to precyzyjna informacja. Białych koszulek nie było, no może się sprzedały, tam mamy partie przyjechały, o tym mówiono, że one będą dojeżdżać z czasem, więc tu bym dodatkowo za to nie, oczywiście nie mam pretensji żadnych do sklepu, tylko zawalone to zostało po prostu tym, że za późno podpisana umowa i tyle, no i cudów się nie spodziewajcie, no nie uszyjemy wam z dnia na dzień specjalnie dla was koszulek, no to jest pokłosie zawalenia sprawy, że tak późno zostało to wszystko, podpisana umowa z partnerem technicznym i tyle. Po prostu tyle. Bulwers pisze, moim zdaniem WTM popłynął z ocenami, ile bramek trzeba wyłapać, żeby dostać ocenę poniżej 3. No pewnie na przykład 6 bramek. Pawłowski potrafi bronić, ale zawalił co najmniej 2 bramki. Moim zdaniem 3 bramki zawalił. O bokach obrony to szkoda gadać. Mówię jeszcze raz, Bulwers, weź kartkę długopis, daj Pawłowskiemu 6 w momencie pierwszego gwizdka i za każdą fatalną interwencję odejmuj 1 punkt, za każdą słabą pół punktu. I daj znać na końcu, jaka ci liczba wyszła. Marcin Janek pisze, herb wysoko, to prawda, ale wszystkie koszulki innych klubów też mają tak wysoko herby. To się chyba ma do poziomu znaczka kappy, który zawsze był wysoko. No to ciekawostka. Mi się to nie podoba, nie wiem jak wam. Ale to oczywiście pretensje do kappy, że ma taki pomysł, nie? Moim zdaniem powinien być ten herb niżej. Herb wysoko, ale tu chodzi o symetrię z logo kappy na jednej wysokości, rozumiem. Jakby był niżej, to myślę, że efekt byłby słabszy, ale ile osób, tyle opinii. No właśnie, no, trzeba byłoby to zobaczyć, jak jest niżej. Koszulki są, ale ich nie ma, śmieje się Love Revelka. No może się sprzedały. Michi podaje, że idioci z dziennika wrzucili mnóstwo zdjęć oskarżonych, jak Jędras zeznawał przeciwko kolegom z Widzewa, Jędras na rozprawie zdjęcia. No to się nie będziemy w trybunie prasowej Michi zajmować, bo nas sprawy gangsterskie nie interesują, nas interesuje Widzew, to z Widzewem nie ma nic wspólnego, poza tym, że Jędras kiedyś prowadził na nim doping. Wspieraj WOWP, czyli Tom Dzik pisze, już wczoraj nie można było kupić koszulki, szkoda słów. I no pretensje nie do sklepu, moim zdaniem, tylko trochę wyżej. No bo żeby były koszulki w takiej ilości, to trzeba je odpowiednio wcześniej zamówić. Żeby je odpowiednio wcześniej zamówić, to trzeba odpowiednio wcześniej podpisać umowę. A żeby podpisać odpowiednio wcześniej umowę, to trzeba to wziąć, ruszyć dupsko za przeproszeniem i to zrobić, a nie czekać do ostatniej chwili, bo potem mamy to, co mamy. No tutaj nie ma innego wytłumaczenia. To jest proste. Tutaj nie trzeba być naprawdę geniuszem, nie trzeba mieć 3 fakultetów, żeby to wiedzieć. Nawet z malarstwa. Bartek pisze, chyba jest jakiś problem ze sklepem internetowym, bo nie można nic kupić. A właśnie, może być też w tę stronę, że coś tam się zadziałało informatycznego, jakiś problem i dlatego akurat trafiłem w taki moment. Fabia dodaje, jeszcze wczoraj przed 17 można było kupić wszystkie produkty od kappy, dziś jakieś błędy na stronie, katalog pusty, a może już wszystko wykupione. No może, jak było ich mało, to może wykupione. Tomion wrzuca mi jakiś screen, przepraszam, ale który się nie ładuje, nie wiem dlaczego. Jakaś czerwona,
plansza, nie wiem o co chodzi, ale nie ładuje mi się ta grafika od ciebie, Tomku. Coś się może teraz tym razem i zepsuło z Twitterem, albo mi po prostu coś komputer szwankuje. Sparing bez kibiców i telewizji oraz dziennikarzy, pisze Love Revelka. No nie no, dziennikarze Widzew FM mogą być na meczu. To dlaczego nie mogą być Radio Widzew? Zapytam o to, no bo nie podoba mi się to. Też chciałbym dla was to relacjonować, nie? No to po to istniejemy. Jest screen ze sklepu. Na stanie brakuje następujących produktów z twojego zamówienia. Koszulka meczowa, kapa czerwona, usuń z koszulą. Czy jakieś błędy? Czyli rozumiem, że są jakieś błędy na stronie, dlatego tak trafiło. O, jest ten screen od Tomiona. Katalog jest tymczasowo niedostępny. To ja miałem to samo, czyli to nie błędy u mnie, tylko na stronie. Tomion dodaje, rozumiem, że sparring z Rakowem jest dostępny. Nie, jest niedostępny widzę w TV, bo będą tam trenowane jakieś galaktyczne rozwiązania taktyczne. Co ci mogę powiedzieć? No szkoda, no też ubolewam nad tym, no ale cóż mogę poradzić. Jestem w takiej samej sytuacji jak ty. Ciekawa sprawa, już jest wszystko ok, można kupować dalej koszulki, nadal są. A, czyli już problem zginął, już można wrócić na ten, na sklep. Aha. Michał Leszczyński, bramkarz przymierzany do Widzewa, wylądował w Concordii Elbląg. Tak, to słyszałem o tym. Trochę nisko, mam wrażenie, że bardzo nisko. Skazany na Widzew, według Widzewa to Raków nie wyraża zgody na nagrywanie i na kibiców na trybunach. Z tego, co ja słyszałem, to policja bardzo naciskała na Raków, bo boją się tego, że dojdzie do jakichś zamieszek pomiędzy kibicami Widzewa i Rakowa. Zresztą podobna sytuacja już miała miejsce kiedyś w przeszłości, kiedy Widzew się z Rakowem mierzył w meczu sparingowym. Natomiast nie rozumiem, dlaczego mają na tym cierpieć media. Dlaczego nasze radio nie może dla was przeprowadzić transmisji z tego sparingu? Bo po to to radio istnieje, żeby przeprowadzać takie relacje. Przecież my nikogo nie pobijemy, nie jesteśmy dla nikogo zagrożeniem. Więc trzeba będzie do Częstochowy, do klubu zadzwonić. No i zapytać grzecznie oczywiście, dlaczego jedni mogą, a drudzy nie mogą. No, być może, mówię, jedyne takie wytłumaczenie, które przyjmuję, jest takie, że przedstawiciele klubu są w strefie zero, tak zwanej, czyli mają badania na koronawirusa przeprowadzone i jest obawa, że te media mogą mieć jakiś kontakt z piłkarzami, a to ze względów sanitarnych jest wykluczone. No wiadomo, Ekstraklasa, pierwsza liga, poważne rozgrywki już centralne, więc dwa najwyższe szczeble, więc o to dbają. Jestem to w stanie zrozumieć, zaakceptować, przyjąć trudno. To tylko sparring. Natomiast jeśli to chodzi tylko o to, żeby nie wpuszczać nikogo dla bezpieczeństwa, żeby ktoś tam gdzieś nie powiedział, gdzie i o której. Mecz jest o 11.30, tyle wam mogę powiedzieć. Przynajmniej takie były plany wczoraj. Gdzie, to też wiem, więc ja nie wiem, może się przyjadę, wybiorę, najwyżej pocałuję klamkę. Nie będę wam mówił oczywiście gdzie, no bo nie będę tego zdradzał, bo taka jest intencja obu stron. Tomasz jeszcze pisze, Mleczko to chyba już nie młodzieżowiec, tak gdzieś czytałem. No, zaraz to sprawdzimy, ja szczerze mówiąc nie pamiętam, jak Miłosz Mleczko, czy on jest młodzieżowcem, czy nie. Sprawdzamy, rocznik 99, już nie jest młodzieżowcem. W Pucharze Polski tak, natomiast w lidze już nie. 2000 musi być, to może być najstarszy piłkarz, aby być młodzieżowcem, więc ta teoria, że Mleczko do bramki, a potem mamy spokój, rzeczywiście upada. Bo nie jest młodzieżowcem Mleczko. Masz rację, Tomaszu. I to Raków nie zgadza się, pisze Janek. No ja absolutnie nie mam tutaj żadnych pretensji do Widzewa, żeby nie było, że mam pretensje do naszych mediów oficjalnych, ale chciałbym móc też skomentować, skoro jedni mogą, to ja też bym chciał. Skoro Raków to ustala, to będziemy oczywiście dzwonić do Częstochowej i będziemy o to pytać. Dobra, to lecimy jeszcze z programem, parę newsów zostało. Miłosz Mleczko, a propos Miłosza Mleczki, wywołaliście, są jego wypowiedzi z anteny klubowego radia. Decyzja o odejściu podjęta została już wcześniej, chodzi o odejście z Lecha. Trzeba było przygotować się na kilka wariantów, propozycje różnych klubów. Kiedy usłyszałem o zainteresowaniu Widzewa, wiedziałem, że chcę tutaj trafić i walczyć o pierwszy skład. Uważam, że rzetelna praca zawsze się obroni i zrobię tak, aby jak najwięcej meczów było przeze mnie rozegranych. Jestem dobrej myśli, skupiam się na sobie i będę ciężko pracował, aby udowodnić swoje umiejętności trenerowi. I jeszcze jedna krótka wypowiedź. Analizowaliśmy już ten mecz z całym zespołem i to, co powiem, nie będzie oczywistością. Chodzi o mecz w Pruszkowie z Radomiakiem. Sam początek drugiej połowy nie był taki, jak planowaliśmy. Szybko stracona bramka, za którą pojawiły się kolejne i mecz przestał się układać. Było sportowe wkurzenie. Jesteśmy Widzewem i takie wyniki nam nie przystoją, wyjaśnił golkiper czerwono-biało-czerwonych na falach klubowego radia. To tyle, Miłosz Mleczko. Czy podstawowy bramkarz Widzewa w przyszłym meczu w Głogowie? Zobaczymy. Na razie nie ma ku temu żadnych przecieków.
myślę, że w sparingu obaj bramkarze dostaną po 45 minut. No i zobaczymy, co się będzie działo. Kolejny artykuł, portal Widzew to my, tym razem, więc wracamy na WTM. W Widzewie chcą stworzyć siatkę scoutingu. Tak, no to kropka, jeśli chodzi o tytuł. Jednym z najpoważniejszych zarzutów stawianych pod adresem kolejnych włodarzy łódzkiego Widzewa po reaktywacji było zbyt małe przywiązanie wagi do tematu scoutingu. Teraz ma się to jednak zmienić, a w klubie zamierzają rozpocząć tworzenie siatki scoutów. Już podczas pierwszej w tym sezonie konferencji prasowej, gdy zaprezentowany został Enkelej Dobi, kwestia scoutingu poruszona została przez Martynę Pajączek. Tu jest taki krótki cytat. W Widzewie potrzebujemy szefa scoutingu, kogoś, kto zbuduje sieć scoutów w regionie, w Polsce, a pewnie i poza granicami. Chcemy sprowadzać piłkarzy, których ktoś będzie obserwował przez dłuższy czas, by nie było przypadku. Tak powiedziała pani prezes Martyna Pajączek w wywiadzie udzielonym Gazecie Wyborczej, który omawialiśmy wczoraj. Chcemy o naszym przyszłym zawodniku wiedzieć jak najwięcej, także to, czy będzie pasował mentalnie do drużyny i klubu, uważa pani prezes. Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, gdy Widzew planuje zwiększyć swoje zainteresowanie tematem. Podobnie było w sezonie 18-19, gdy w roli koordynatora scoutingu zatrudniony został Piotr Kosiorowski, blisko pracy w Łodzi. Był też znany z projektu Ty też masz szansę, Emil Kot. Ten pierwszy spędził jednak w klubie zaledwie kilka miesięcy, a drugi nigdy do niego nie trafił. Niedawno zaczął się także rozwijać scouting w Akademii Widzewa, ale przede wszystkim w kontekście drużyn juniorskich. A propos Emila Kota, to mogę dodać od siebie, że we wtorek rozmawiałem z prezesem Jakubem Kaczorowskim, zresztą na antenie radia, i on powiedział, że to była jego decyzja, aby pana Emila nie zatrudnić. Wyjaśnię dlaczego, więc odsyłam do archiwum, to tam możecie odnaleźć zapis tego wywiadu. Jest to też ciekawa kapit, to ostatni. Kto miałby objąć funkcję przy Alei Piłsudskiego, tą nową? Na razie do mediów nie wypłynęły żadne nazwiska, ale WTM udało się ustalić, że jednym z nich jest dobrze znany w środowisku człowiek, który przez kilka lat pracował w angielskiej Championship, a ostatnio pomagał jednemu z zespołów Ekstraklasy. Konkretów powinniśmy spodziewać się najpóźniej w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pani prezes jeszcze dodała, że mamy kilku kandydatów i pewnie już w przyszłym tygodniu zaczniemy rozmowy, by we wrześniu zamknąć ten temat. Więc pewnie, jak obstawiam, to październik po widzewsku. No i w październiku też program lojalnościowy. Przynajmniej prezes ma taką nadzieję. A nadzieja, wiadomo, umiera ostatnia. Jeśli chodzi o Widzewiaka, to tutaj też oddajmy cześć i chwałę Bogusławowi Kukuciowi. Otóż przy Piłsudskiego nie tylko mecze pierwszej ligi, ale także międzynarodowe. Przypomina o tym Bogusław Kukuć. Ja mówiłem, że będzie zapowiedź kolejki. Też jest, ale to sobie darujemy, bo taka dość chaotyczna, powiedziałbym. Natomiast jest informacja o tym, że nowy stadion przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. No ja myślałem, że Piłsudskiego to jest aleja. Natomiast coś się zmieniło w takim razie, nie żartuję sobie oczywiście, każdy się może pomylić, więc nowy stadion przy Alei Piłsudskiego, chociaż dla pana Bogusława przy ulicy, jest kojarzony z meczami Widzewa, czyli od nowego sezonu głównie ze spotkaniami pierwszej ligi. Trzeba jednak pamiętać, że ten obiekt był w ubiegłym roku areną finałów młodzieżowych mistrzostw świata do lat 20. Natomiast w najbliższy wtorek, czyli 8 września, o godzinie 18 rozegra tam mecz eliminacyjny młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 21 reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza, którego kibicom RTS nie trzeba przedstawiać. Rywalem będzie reprezentacja Rosji. Wcześniej, bo 4 września o godzinie 18 Polacy zagrają w Tartu z Estonią. Łódzki stadion jest jednym z 5 stadionów, które zgłosił... A to wiedzi, to już o tym rozmawialiśmy. Pierwsze zainteresowania Łodzią już są. Obiekt przy Piłsudskiego jako rezerwowy wybrał mistrz Szwajcarii Young Boys Berno. To ciekawa sprawa, który w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów wyeliminował Klaksvik z Wysp Owczych, wygrywając 3-1. Teraz ma grać z FC Midtjylland, Dania, no to były klub Patryka Wolońskiego. I jeśli przepisy restrykcyjne uniemożliwią mecz w Danii, to zostanie on rozegrany w Łodzi. To tego nie wiedziałem, to brała dla Bogusława Kukucia, że o czymś mnie poinformował, o czym nie wiedziałem. Więc jeśli w Danii się nie uda, to stadionem rezerwowym jest stadion Widzewa. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów mecz Young Boys Berno, FC Midtjylland. Jeśli dojdzie do takiego starcia, a nie będzie można było tego meczu rozegrać w Danii, to w Łodzi rozegrają. Także kluby Bundesligi starają się rozgrywanie sparingów przed sezonem ligowym. Początek 18-21 września właśnie w Łodzi. Chodzi o zespoły RB Lipsk,
czyli półfinalisty Ligi Mistrzów, Eintrachtu Frankfurt oraz Fortuny Düsseldorf, która spadła do drugiej Bundesligi. O tym też nie wiedziałem, że kluby Bundesligi jak Lipsk, czyli półfinalista Mistrzostw Świata, półfinalista Ligi Mistrzów chce zagrać na Widzewie jakiś mecz sparingowy. No nie wiedziałem o tym, bardzo ciekawa sprawa i media jakoś tak cicho na ten temat, tylko Widzewiak potrafi, więc jeszcze Widzewiak nie umarł, tak? Tak można powiedzieć. Jeszcze widzę, jak nie zginął, póki Bogusław Kukuś żyje, parafrazując słowa naszego hymnu narodowego. I to ostatni artykuł w dzisiejszej trybunie prasowej, chyba że coś się jeszcze last minute rzutem na taśmie pojawi w aplikacji Widzew 24, ale nie widzę. Raport wypożyczonych, debiut Piskorskiego, więc tylko Kamil Piskorski z tych wypożyczonych piłkarzy Widzewa wystąpił w miniony weekend na boisku akurat trzeciej ligi. Zagrał 32 minuty, uwaga, sprokurował rzut karny. To w meczu z rezerwami Pogoni Szczecin. Pomocnik wszedł na boisko w 59 minucie i sprokurował rzut karny. Jego zespół przegrał 1-4. Natomiast tydzień później zawodnicy z Torunia, czyli pomorzalni na Toruniu, bo tam przypomnę występuje Kamil Piskorski, mierzyli się na własnym boisku z Mieszkiem Gniezno i pewnie zwyciężyli 3-1. Piskorski nie znalazł się jednak w kadrze na to spotkanie, więc zagrał 32 minuty, zrobił karnego i na drugi mecz już nie został zaproszony w ogóle nawet na ławkę rezerwowych. Być może był to jakiś uraz i to tylko zbieg okoliczności, no ale te fakty z meczu z Pogonią Szczecin raczej sugerują, że niekoniecznie, że mogło to być decyzja sportowa. Niedługo do raportu wypożyczonych powinien nam jeszcze dołączyć Dawid Telestak, tak, który został wypożyczony do KS Kutno. No i spodziewamy się, że też Marcel Pięczek lada chwila zostanie przeniesiony tymczasowo do innego klubu. Mówi się o GKS-ie Jastrzębie. Zobaczymy, czy ten temat zostanie dopięty. Wracam na Twittera. Piotr Drzewiecki, faktycznie 1999. To chodzi o mleczko jego roku urodzenia. No i Michi jeszcze pisze, Rafał pewnie już czeka na posadkę szefa scoutingu, obym się mylił. Jeśli wierzyć słowom WTM, a nie ma podstaw, by im nie wierzyć, to raczej Rafał Pawlak nie miał nic nigdy wspólnego z Championship. Jeszcze mamy tutaj powiadomienie, wywołany został klub, widzew24.pl, Widzew to my, urzuciło mi się to na Twitterze, więc pozwolę sobie, to akurat nie jest związane z radiem. Kiedy dokładnie będzie sparing z Rakowem i czy można go będzie obejrzeć w klubowej telewizji? Pyta Remigiusz Mielczarek. Journalist, peer manager, musician, speaker of Budowlani Łódź, woman volleyball team, compare at your service. Więc panie Remigiuszu, już pewnie pan wie, nie będzie można obejrzeć. No ale właśnie, trzeba zaraz dzwonić. Może zadzwonimy z anteny, co wy na to? Mamy jeszcze 6 minut, spróbujemy zadzwonić do rzecznika prasowego Rakowa Częstochowa z anteny i zapytamy o to, dlaczego media nie będą mogły zobaczyć tego sparingu. Wejdę sobie tylko na stronę Rakowa Częstochowa, zobaczymy, czy nam się uda porozumieć. Mam nadzieję, że zdążymy. Raków Częstochowa, zobaczymy, czy jest podany w ogóle jakiś kontaktowy numer telefonu do rzecznika. Klub, inne, dla mediów, o, coś tutaj mamy. Jest numer telefonu podany pani Daria Wollenberg, jest rzecznikiem prasowym Rakowa Częstochowa, więc już łapiemy za telefon i dzwonimy do pani Darii. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak, słucham. Dzień dobry, pani Dario. Maciej Wojciechowski. Dzień dobry. Radio Widzew.pl się kłania. Jesteśmy na antenie, na żywo w programie Trybuna Prasowa, dlatego pozwolę sobie to na wstępie zaznaczyć, bo być może pani nie ma przyjemności rozmawiać na żywo. Natomiast zainspirowała nas informacja na stronie oficjalnej Widzewa Łódź o tym, że jutrzejszy sparing Widzewa z Rakowem Częstochowa będzie zorganizowany bez udziału mediów. I chcieliśmy podpytać, jeśli ma pani dla nas chwilę z jakimś wyjaśnieniem, dlaczego taka decyzja i czy to już jest decyzja ostateczna, że media nie będą mogły tego meczu zrelacjonować dla swoich czytelników, słuchaczy, widzów?
Tak, jest to decyzja bez wątpienia ostateczna. Sparing jest zamknięty, jest to decyzja obu stron. Jest to też decyzja podyktowana względami bezpieczeństwa i względami sanitarnymi, wynikającymi oczywiście z trwającej w Polsce pandemii koronawirusa. Z tego też powodu sparing jest zarówno dla publiczności, jak i dla mediów zamknięty, a relacjonować go będą jedynie media klubowe obu drużyn. Nie jest to żadna nowość w przypadku Rakowa, zresztą nie tylko w przypadku Rakowa. Już poprzednie sparingi naszej drużyny od czasu, kiedy ta pandemia w Polsce trwa, odbywały się bez udziału czy to właśnie mediów zewnętrznych, czy to kibiców jednej albo drugiej strony. Czyli jak rozumiem, te media klubowe, one będą mogły się pojawić, dlatego że są traktowane trochę inaczej, bo są traktowane jako te, które mogą być w strefie zero podczas meczów ligowych i kontakt ich z zawodnikami tutaj nie spowoduje niczego złego, tak, podczas takiego sparingu, bo pozostałe media już tutaj byłoby jakieś ryzyko, tak? To znaczy, to nie jest kwestia niczego złego, tylko wszyscy jesteśmy przebadani, wszyscy jesteśmy w izolacji sportowej, bo to obowiązuje nie tylko w Ekstraklasie, ale jak pan wie, też w pierwszej, no i nawet w drugiej lidze, na tym szczeblu centralnym. W związku z powyższym tutaj żadnego ryzyka nie ma, no i to są też właśnie osoby, tak jak pan powiedział, na co dzień współpracujące z drużyną, więc jakby przebadane. Sami mieliśmy teraz badania przedwczoraj, więc wszystko jest na świeżo. Mówię, no są to decyzje odgórne, ustalenia obu stron, obu sztabów, obu szczebli, że tak powiem, zarządczych i my tylko do tych decyzji się dostosowaliśmy, wydając komunikat zarówno my, jak i widzów. Rozumiem. Czy jeszcze bym poprosił tylko o informację, czy jest planowana jakaś obecność kamer, które byłyby w stanie zarejestrować bramki i skrót tego sparingu i potem pokazać kibicom po zakończeniu meczu? Wie pan co, no z tego co wiem, mecz będzie nagrywany przez sztaby szkoleniowe. Nie wiem, czy obu drużyn, czy tylko Rakowa i Raków udostępni to widzowi. Nie wiem, jak jest to ustalone, jeżeli chodzi o widzew, jakie ustalenia mają media klubowe ze sztabem szkoleniowym. U nas ustalenia już od dawna są takie, które się nie zmieniały, czyli że my jako klub mamy zgodę od sztabu, żeby pokazywać bramki u nas w mediach społecznościowych, te, które Raków zdobywa. Więc tutaj, jeżeli chodzi o Widzew, to jest pytanie do mediów klubowych Widzewa, do sztabu szkoleniowego Widzewa, czy oni będą to robić. My na pewno bramki Rakowa, jeżeli takowe padną, pokażemy. Okej, okay, no to czyli kibice zobaczą, to już, czy w tej telewizji, czy w tej, to już jest sprawa drugoplanowa. Rozumiem, że spotkanie o godzinie 11.30, czy coś się zmieniło? Nie pytam o lokalizację ze względów bezpieczeństwa oczywiście. Ja nie mogę panu potwierdzić ani godziny, ani miejsca właśnie ze względów bezpieczeństwa. Doskonale pan wie, myślę, że kibice w Łodzi również doskonale wiedzą, że oba kluby mają dość napięte stosunki, jeżeli chodzi gdzieś tam o tematy kibicowskie, więc między innymi z tego powodu nie podajemy konkretnie miejsca i godziny sparingu, żeby właśnie nie narażać żadnej ze stron, że niepotrzebnie gdzieś tam będzie trzeba interweniować w jakikolwiek sposób. Dlatego też jutro po prostu w porze meczu, bliżej pory meczu może tak, z tego co wiem, to i Widzew, i Raków będzie już informował szerzej na temat sparingu na dziś. Ani jedna, ani druga strona, to zresztą mógł pan na pewno zauważyć w komunikacie Widzewa lub też Rakowa, jak pan wchodził na naszą stronę, żadna ze stron godziny nie podała i nie potwierdziła. W porządku, to bardzo pani dziękuję w takim razie za informację, wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Kłaniam się. Tyle Daria Wolenberg, rzecznik prasowy Rakowa Częstochowa, spontaniczna rozmowa, wymyślona przed chwilą. No widzicie, wygląda to tak, jak się domyślałem, czyli tutaj pretensji mieć nie można. Dziennikarze, którzy będą relacjonowali to spotkanie, oni na co dzień przybywają z piłkarzami, są w strefie zero, przebadani i to jak najbardziej jest normalne. Smutne niestety dla nas, ale zrozumiałe. Nie będzie można obejrzeć tego spotkania nigdzie. Nie będziemy mogli my, media nieoficjalne, dla was go jakby zrealizować. Na żywo przynajmniej, no w ogóle nie będziemy mogli, no bo trudno też opis spotkania, na przykład na stronie Widzew, to my się spodziewać, skoro nie będzie nikt z Widzew, to my go widział. Natomiast dziwna jest tylko sprawa, że ta godzina jest utajniona, bo lokalizacji między Łodzią a Częstochową może być wiele, a gdyby godzina sparingu była podana, to przynajmniej kibice wiedzieliby, o której tej relacji w radiu klubowym się spodziewać tymczasem. No to trochę dziwne. Będziemy dla was ten mecz relacjonować w radiu, ale wam nie powiemy, o której godzinie. No może po prostu tak
jak pani Daria powiedziała, jutro bliżej meczu padnie informacja, za pół godziny zaczynamy, transmisja tu. Tak się domyślam, że tak to może funkcjonować. Ja słyszałem, że godzina 11.30, ale no nie jest to jak najbardziej potwierdzona jeszcze informacja, bo przy sparingach wiecie jak bywa, wystarczy jeden telefon, słuchaj, kierownik do kierownika, słuchaj Marcin, zagrajmy pół godziny szybciej, bo tam coś tam mamy odnowę zaplanowaną na później, albo zagrajmy pół godziny później, to się wszystko może gdzieś tam zmieniać. Także to tyle na sam koniec trybuny prasowej. Rozmawialiśmy, jak powiedziałem, z panią Darią Wollenberg, rzecznikiem prasowym Rakowa Częstochowa. Kolejna trybuna prasowa jutro o godzinie 10. Ja was już teraz zapraszam na powtórki wczorajszych premier, czyli na magazyn Co jest grane, w którym zapowiadamy drugą kolejkę pierwszej ligi. Niepełną oczywiście, bo bez trzech spotkań, które zostały przełożone, a o 12 powtórka wczorajszego podcastu Bartka Stein do prosto z prostej. Później nieco przebudowana ramówka, pewnie zdążyliście zauważyć. O godzinie 18 powtórzymy trybunę prasową, a o 19 moja osoba oraz Maciej Winczewski, ja tutaj zastąpię Adama Sadowiaka, który ma sprawy no, prywatne, zdrowotne do załatwienia. Będziemy o 19 już dla was w rozmowach totalnie swobodnych, a wszystko po to, żeby skończyć o 20.30, bo 20.45 na tę godzinę planowany jest mecz reprezentacji Polski z Holandią w ramach Ligi Narodów, więc wyszliśmy z założenia, że nie ma na siłę co robić programów radiowych, kiedy gra polska kadra. Wszyscy są tym zainteresowani żywo, więc nie ma sensu sobie tutaj nakładać tych programów. Także jeśli ktoś chciałby przed meczem kadry, może sobie trochę o właśnie reprezentacji pogadamy, jak nie będzie jakiegoś tematu wiodącego, to też może być ciekawa sprawa, więc jeśli ktoś ma życzenie, to zapraszamy od 19 na takie dość specyficzne rozmowy, totalnie swobodne. A ja już wam serdecznie dziękuję, zapraszam na magazyn Co jest grane, który startuje już za moment. Ja się nazywam Maciej Wojciechowski, kłaniam się nisko, dziękuję za to, że byliście ze mną tutaj w tym programie przez ostatnie kilkadziesiąt, w zasadzie przez półtorej godziny, no bo jesteśmy tak naprawdę, ja jestem, byłem wcześniej z Andrzejem Klębą od godziny 9.30. Do usłyszenia wieczorem, trzymajcie się, pozdrawiam, hej. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.